Cześć! W tym odcinku polecane sedany w budżecie od 20 do 30 tysięcy złotych. Będziemy szukać okazji, ciekawych samochodów, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny przegląd ogłoszeń. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Te serie tworzymy razem, bo to właśnie Wy w komentarzach decydujecie o tym, jaki będzie motyw kolejnego odcinka, a na karcie społeczności podrzucacie najciekawsze ogłoszenia. Od razu uprzedzam, że jeżeli w ogłoszeniu jest win o treści XXX albo 000, no to od razu takie ogłoszenie odrzucam, bo nie widzę powodu, dla którego miałby sprzedający tego numeru nie podawać. A poza tym podczas poszukiwań w internecie no najważniejsze jest zaufanie, więc trzeba jak najwięcej tych elementów budujących zaufanie zostawić, a numer VIN jest jednym z takich kluczowych. Wśród sedanów w przedziale 20-30 tysięcy złotych wybór jest przeogromny. Jak w takim razie w tym wszystkim się odnaleźć? No, jednym ze sposobów jest oglądać właśnie ten odcinek. Wbijamy na Automoto. Ok, od razu przechodzimy do wyszukiwania zaawansowanego. Tutaj pokażę Wam, jak w ogóle takich samochodów szukać. Zaczynamy od typu, skoro chodzi nam o sedana, to wrzucamy sedan. Od razu zaznaczamy pokaż oferty z numerem VIN. Zdarza się, że jeszcze niektóre z nich tego VIN-u nie mają uzupełnionego. No i jeszcze budżet. Zakładamy od 20 do 30 tysięcy złotych. Nie robimy górki, przynajmniej ja tak nie robię. Bo nawet jeśli uda nam się znaleźć egzemplarz za 25 tysięcy, no to te 5 tysięcy może nam się przydać na jakiś przegląd zerowy, paliwo, załatwienie formalności itd. Dalej wchodzimy już w informacje bardziej szczegółowe, bo albo będziemy przeglądać 4400 ogłoszeń sedanów, które mieszczą się w tym przedziale, albo wybierzemy sobie jakiś konkretny model, a tam już będzie nam łatwiej manewrować. I tak właśnie teraz zrobimy. Na początek zaczniemy sobie od Peugeot 508. Dlaczego akurat od niego? No po pierwsze, bo to jest fajny samochód. Miałem okazję jeździć, jeździ się dobrze, wygodnie, jest ładny. A poza tym dosyć często pojawiał się w Waszych propozycjach. W środku zdarzają się jakieś tam niedociągnięcia, na przykład coś może skrzypić, coś może być z niefajnego plastiku, ale generalnie ten samochód oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o silniki, raczej kierowałbym się tutaj tylko i wyłącznie na diesle, dlatego rzucimy sobie rodzaj paliwa diesel. A dlaczego? Bo mamy tutaj silniki HDI. Legendarne, niezawodne, fajne, dynamiczne, oszczędne. Jedne są dynamiczne mniej, drugie bardziej. Dobierasz je do swojego temperamentu i oczekiwań, ale żaden z nich nie powinien sprawiać przesadnych problemów. A, jeszcze jedna rzecz. Warto dorzucić sobie w kategorii status pojazdu nieuszkodzony. Bo nie interesują nas samochody, które są uszkodzone i do naprawy. Akurat w tym przypadku. Możemy wejść jeszcze bardziej szczegółowo w wyszukiwarkę. Pojemność skokowa. Ja tutaj mam na myśli silniki 2.0 HDI. Jeśli nie jestem pewien, jaka jest dokładnie pojemność w centymetrach, to zaznaczam sobie pomiędzy 1900 a 2100 i już powinno być znacznie łatwiej. 34 egzemplarze przy tak szczegółowym wyszukiwaniu. Czy może być jeszcze lepiej? No tak, jeżeli na przykład zaznaczymy sobie dodatkowe wyposażenie. Lista jest bardzo długa. Jeśli na przykład zależy Ci na skórzanej tapicerce, możesz sobie coś takiego zaznaczyć. W tym momencie masz już tylko 15 egzemplarzy, znacznie łatwiej będzie się w tym odnaleźć. Jeżeli już znajdziesz ten odpowiedni egzemplarz albo egzemplarz, który Cię interesuje i nie chcesz go zgubić, zapomnieć o nim, to ważne, abyś dodał go do obserwowanych. Tu jest taka gwiazdeczka, tu jest taki suwak. Ogłoszenie dodane. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić to ogłoszenie jutro, pojutrze i tak dalej. Wystarczy, że będziesz zalogowany i dodasz właśnie je do obserwowanych. Ja takich ogłoszeń dodałem kilkanaście, żeby móc je Wam pokazać, dlatego wskakujemy do obserwowanych i przechodzimy przez tą moją listę polecanych, proponowanych sedanów. A zatem pierwszy egzemplarz Peugeot 508 jest to samochód z importu do rejestracji 2011 rok. 154 tysiące km, oczywiście 2.0, tutaj akurat odmiana 163 konie mechaniczne. Jest to wersja Allour, czyli bogate wyposażenie. Mamy tutaj na przykład wyświetlacz przezierny, półskórzaną tapicerkę, wielofunkcyjną kierownicę, klimatyzację, nawigację z dużym kolorowym ekranem, skrzynia biegów manualna. Może to i lepiej, bo automat działa dość charakterystycznie, raczej jest nastawiony na taką spokojną, komfortową jazdę. Zdjęć mamy 19. Widać po tym wnętrzu, że nie nosi śladów zużycia. O, tutaj na lewej manetce znajdziemy jakieś takie przetarte cyferki od świateł, także
Poza tym jest całkiem nieźle, mamy fajne zbliżenia, tu trochę zarysowań. Tutaj na przycisku start-stop też jakieś przetarcie delikatne, w końcu tego przycisku używamy no, cały czas. Poza tym auto wydaje się być w dobrym stanie. Nie zdziwcie się, że na osłonie silnika jest napisane HDI 16. Nie jest to oznaczenie 1.6, tylko jest to oznaczenie 16 zaworów, ale może być mylące na pierwszy rzut oka. Poza tym auto wydaje się być w dobrym stanie. Mamy numer VIN. Szkoda, że nie ma pozostałych danych, ale auto i tak jest jeszcze niezarejestrowane w Polsce. Opis krótki, konkretny, a więcej informacji telefonicznie. Można dzwonić. Drugi egzemplarz, biały, na ciekawych felgach, jest już zarejestrowany w Polsce. Jest to samochód pochodzący z Belgii, 2011 rok, 180 tysięcy km przebiegu, 25 900. Zdjęć jest 18, samochód też się prezentuje bardzo fajnie. W środku mamy jeszcze takie oryginalne gumowe dywaniki, zarówno w bagażniku, jak i w środku. Pod względem wyposażenia troszeczkę słabiej, pod względem silnika też troszeczkę słabiej. Nadal jest to 2.0 HDI, ale 136 koni. Także będzie się sprawował bardzo dobrze. Jest numer VIN. Według deklaracji auto jest u jednego właściciela w Polsce od 4,5 roku. Posiada wszystkie faktury z napraw, a także jest w 100% technicznie sprawny. Zarówno jeśli chodzi o elektronikę, czy inne rzeczy. Pozostajemy w podobnym klimacie Citroen C5. Dlaczego podobnym? No bo też mamy tutaj niezawodny silnik 2.0 HDI, 163 konie. Ten egzemplarz akurat pochodzi z 2012 roku, ma 298 tysięcy km przebiegu, ale absolutnie myślę, że nie trzeba się tego bać. Jeśli auto było zadbane, jeśli auto było dobrze serwisowane, to pojeździ spokojnie. Co w Citroenie? No, wygląd fajny, nietuzinkowy, ale przede wszystkim komfort jazdy. Mamy tutaj zawieszenie Hydractive, które jest bardzo charakterystyczne właśnie dla Citroena. Jest to zawieszenie hydropneumatyczne i naprawdę sprawdza się super. Miałem okazję takim jeździć, zresztą możecie zobaczyć test na naszym kanale. Zdjęć jest 40, czyli bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest na nich tutaj kontrast trochę podkręcony, bo widać, że te kolory są bardzo takie żywe. Ale czy wszystko co najważniejsze jest pokazane? Jest. Mamy zbliżenia na karoserię, która wygląda ok. Mamy zbliżenie na tą charakterystyczną kierownicą z ruchomym tylko wieńcem. Ta centralna część jest nieruchoma, ale jest na niej masa przycisków. Wyposażenie no naprawdę zadowalające. Jest to wersja Exclusive, która ma masę wyposażenia, ale ma też fotel z masażem. Ten komfort będzie tutaj jeszcze wyższy. Samochód pochodzi z salonu Polska. Według deklaracji jest doinwestowany. Wymienione są części, które zostały ostatnio wymienione czy serwisowane. A sprzedający twierdzi, że przebieg jest udokumentowany. Naprawdę ciekawa opcja. A co jeśli egzemplarz jest ciekawy, ale w naszym portfelu jest nie za ciekawie, to znaczy brakuje nam funduszy? Możemy zajrzeć na finansowanie na Automoto. Na ogłoszeniu znajdziecie kalkulator, dzięki któremu sprawdzicie, jak może wyglądać Wasza rata w zależności od tego, na jak długi okres chcecie mieć skredytowane oraz jaką kwotę chcecie pożyczyć. Wnioskujesz online, zajmuje to niewiele czasu, a jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to podrzucam Wam link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Tam dowiecie się na pewno więcej na temat finansowania na Automoto. Może teraz coś z segmentu premium, to zawsze lubicie. Audi A6 C6. Jest to duży, wygodny, przestronny samochód. Ma bardzo duży wybór silników, więc można się w tym pogubić. Zasada raczej jest taka, że jeśli diesel, to po liftingu, czyli 2008 w górę, a benzyna, no to 2.4, albo jeśli mamy więcej kasy, to 4.2. Ale raczej w tym przypadku skupiłem się na 2.4. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, aby nie wpakować się na minę, jaką jest Multitronic, bo jest to skrzynia biegów, do której działania no można jeszcze się przyzwyczaić, jeśli ktoś lubi takie płynne przełożenia, ale za to jeśli się zepsuje, to pociągnie za sobą naprawdę duże koszta. Jak tego uniknąć? No trochę trudno, bo nie ma jasnego oznaczenia, kiedy występuje Multitronic, to znaczy wiemy, że jeżeli jest napęd na 4 koła, to jest Tiptronic, a ta sprawia mniej problemów, jest po prostu mniej awaryjna. Wiemy też, że jeśli weźmiemy manual, no to nie ma Multitronica. Dlatego szukałem tutaj albo manuala, albo właśnie napędu na 4 koła. No jak się pewnie spodziewacie, w tym budżecie było trudno znaleźć coś właśnie z Tiptronikiem i napędem na 4 koła, więc mamy propozycję w manualu. Egzemplarz co prawda jest z 2004 roku, ma 253 tysiące km, kosztuje 22 500, więc jeszcze mamy sporo zapasu, ale za to zdjęcia, jest ich 15, pokazują nam ważne detale. O, jest
telefon wbudowany Audi, skórzana tapicerka, nawet fajnie, że jest wieczorem też pokazane podświetlenie deski. Silnik to naturalnie 2.4 V6, 177 koni mechanicznych, jest numer VIN, wyposażenie, jest wszystko co najważniejsze. Podoba mi się opis, ponieważ jest szczery, jest w nim opisane co było ostatnio zrobione, czy zrobione od zakupu samochodu, na przykład nowy kompresor klimatyzacji, amortyzatory, olej wymieniany regularnie co 10 tysięcy, to się bardzo chwali, ale jest też szczerze napisane co jest do zrobienia. Akurat tutaj pan ma życzliwych sąsiadów, którzy potrafią otrzeć auto i pojechać sobie dalej. Są to mało widoczne rzeczy, ale pan wskazuje, że jakby no to jest, takie wyprawki są do zrobienia. No ale z drugiej strony 22500, mamy jeszcze prawie 8 tysięcy na takie działania. Według deklaracji ten samochód więcej stoi niż jeździ, bo pan pracuje za granicą i jest w stanie bardzo dobrym. Jeśli macie ochotę na auto premium, to coś takiego jest. Jeśli macie ochotę na auto premium, ale z konkurencyjnej marki, to już wam pokazuję moją kolejną propozycję, czyli BMW serii 3, oczywiście E90. To samochód, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Świetnie się prowadzi, ma bardzo wygodne wnętrze, fajne wyposażenie, nawet ładnie wygląda. Koszty utrzymania czy ewentualnych napraw no, będą wyższe, bo jest to auto segmentu premium, ale z drugiej strony coś za coś. Jeśli chcemy czuć się premium, no to też będziemy płacić premium. A że jest to BMW, to ja najchętniej brałbym tutaj sześciocylindrówkę. No i taką właśnie mam pierwszą propozycję. 2005 rok, 274 tysiące km przebiegu, 330i. Jest to 3-litrowa benzyna, 258 koni mechanicznych. Mamy numer VIN, mamy 19 zdjęć, jest to auto zarejestrowane w Polsce. Srebrny kolor, no warto by było na żywo go obejrzeć, bo to jest kolor, który najtrudniej naprawia się lakierniczo, więc jeżeli zauważycie jakieś nieprawidłowości, no to łatwo będzie stwierdzić akurat w takim przypadku, że coś tam było robione. Wyposażenie tego egzemplarza może nie jest najbogatsze, ale mamy wielofunkcyjną kierownicę, klimatyzację, ksenony, szyberdach, więc jest ok. Bardzo dużą zaletą jest tutaj numer VIN, bo w tym modelu akurat nie jest to takie oczywiste, że w każdym ogłoszeniu jest poprawny numer VIN. Najważniejsze oczywiście będą wrażenia z jazdy, bo mamy tutaj benzynę 3-litrową, 258 koni mechanicznych, więc naprawdę będzie pod tym względem super. Super jest także opis, chociaż jest krótki, ale za to wiemy, co w ostatnich 2000 km właściciel wykonał i według jego deklaracji tych napraw czy wymian było kilka. Są one ważne, więc wychodzi na to, że to auto jeszcze spokojnie pojeździ. Druga propozycja BMW, już z mniejszym silnikiem, nieco spokojniejszym, ale za to poliftingowa. 2010 rok, mały przebieg, bo 103 tysiące, ale mamy szansę go potwierdzić, bo jest to salon Polska. W jednej rodzinie praktycznie od początku, według opisu, według deklaracji jest kupiony od brata, więc zakładam, że można to sprawdzić. A zresztą mamy komplet informacji, mamy numer rejestracyjny, mamy datę rejestracji, mamy numer VIN, to może wskoczymy sobie na szybko na historia pojazdu GOV i zobaczymy, jakie są rezultaty. No i proszę bardzo, podstawowe informacje się zgadzają, oś czasu wskazuje nam badania techniczne, które były pozytywne przez cały czas. No i od 2016 roku mamy stan drogomierza 29-42, no, czyli auto robiło takie 20 tysięcy rocznie. Standardowy przebieg. No i z takimi informacjami już czujemy się pewnie i bezpiecznie i możemy kontaktować się ze sprzedającym. No dobrze, a samo auto, czy nam się podoba? Z zewnątrz wygląda ok, według opisu, według deklaracji nie miał żadnych przygód poza jakimiś tam przytarciami parkingowymi, ale za to wnętrze, spójrzcie na to. Brązowa tapicerka, taka brązowa z bananową tak zwaną. Wygląda to nietuzinkowo, też nie jest to jakaś bardzo bogata opcja, ale najważniejsze elementy wyposażenia tutaj mamy. Silnik to 2-litrowa benzyna o oznaczeniu N43, ma 143 konie mechaniczne i też nie powinien sprawiać większych problemów. Teraz samochód zaproponowany przez jednego z naszych widzów, który jest niezwykle ciekawy i rzadko spotykany, Suzuki Kizashi. Napiszcie w komentarzu, ale tak szczerze, czy słyszeliście o takim samochodzie, bo ja szczerze mówiąc nigdy go na ulicy nie widziałem. W ogóle ta czcionka taka, no od razu mi się kojarzy z jakimś Tokyo Drift. I tak ten samochód chyba miał wyglądać. Wygląda nieźle, ma kilka takich sportowych akcentów. Nie ma ich zbyt dużo na Automoto, ale co może być zaskakujące, były przez jakiś czas oficjalnie sprzedawane czy dostępne w polskich salonach.
Silnikowo sprawa jest bardzo prosta, bo mamy jedną jednostkę do wyboru, jest to 2.4 VVT, czyli prosta, niezawodna, wolno ssąca z pośrednim wtryskiem konstrukcja, którą można było także spotkać w Grand Vitarze. W Kizashi mogły być dwa scenariusze, albo z manualem, albo z automatem. Z automatem, czyli tak jak tutaj ma 178 koni mechanicznych, a z manualem 185. Trzeba jeszcze dodać, że wersja z automatem zawsze ma napęd na 4 koła. I podobnie egzemplarz, który my tutaj mamy, 34 zdjęcia. Wygląda fajnie, na pewno myślę, że zadziwiłby niejedną osobę na ulicy. Wnętrze, no, wygląda jak Suzuki, przede wszystkim ta deska rozdzielcza. Kojarzy mi się z kilkoma modelami. Jest utrzymane w dobrym stanie, trochę zakurzone na zdjęciach, ale nie widać tutaj żadnych przetarć. Samochód ma 220 tysięcy km przebiegu, mamy numer VIN, mamy dość bogate wyposażenie, lista jest całkiem długa, ale za to opis jest krótki. Dowiadujemy się, że jest to świeży import z Niemiec, a według deklaracji jest bardzo ładnie utrzymany. Trzeba byłoby to sprawdzić, ale jeśli chcesz się wyróżnić, no to niestety trzeba będzie pofatygować się i pojechać samemu. Ja też nic więcej na temat tego modelu powiedzieć Wam nie mogę. Wracamy na ziemię, a dokładnie na Le Ziemię, czyli na francuski teren. Przed nami Laguna Trójka. I proszę tutaj bez złośliwych tekstów, że królowa lawę, dlaczego tutaj się znalazła, dlaczego w polecanych sedanach jest Laguna? Bo to jest Trójka, a Trójka jest naprawdę spoko. Tym bardziej taki egzemplarz, jak podesłał nam jeden z widzów, jest to dwulitrowa benzyna, 2008 rok, 156 tysięcy km przebiegu. Projekt z zewnątrz może się podobać, ale nie musi, mi akurat nieszczególnie, ale za to jest przestronne wnętrze, no i fajne wyposażenie w większości egzemplarzy. Silnikowo w zasadzie większość to będzie dobra opcja. Jedną z ciekawszych będzie właśnie dwulitrowa benzyna, 140 koni mechanicznych. Ten egzemplarz wygląda bardzo dobrze już po zdjęciach, jest ich tutaj sporo, 31. Mamy detale, które pokazują właśnie nam na przykład z bliska deskę rozdzielczą, tutaj panel klimatyzacji. Widać, że nic nie jest przetarte, no troszeczkę zakurzone, to zawsze się zdarza w tych autach używanych. Warto na to zwrócić uwagę i może trochę tam przetrzeć przed zdjęciami. Pełne dane do sprawdzenia w historii pojazdu GOV i bardzo fajnie, bo ten przebieg no, jest malutki, 156 tysięcy na auto, które ma 12 lat, to jest bardzo mało. Wyposażeniowo, no tutaj jest naprawdę dobrze, jest to wersja Dynamic, czy Dynamic? Dynamic. I znajdziemy tutaj na przykład bezkluczykowy system dostępu, czujniki parkowania, półskórzane fotele, no wygląda to w porządku. Auto u jednego właściciela w Polsce po sprowadzeniu z Niemiec miało wykonane kilka drobnych napraw, poza tym nie sprawiało problemów. Do tego otrzymujemy pełną książkę serwisową i deklarację idealnego stanu. Nie będę ukrywał, że podczas poszukiwań częściej spoglądam jednak na benzyny, no bo teoretycznie powinny one być mniej zajechane i też mniej zawodne. I kolejna opcja z benzyną to Mazda 6, także dwulitrowa, o mocy 147 koni mechanicznych. Dokładnie bierzemy tutaj pod uwagę Mazdę 6 drugiej generacji o oznaczeniu GH, która ma bardzo ładny projekt, świetnie się prowadzi, jest niezawodna, no i ma niezłe wyposażenie. Ale zaraz ktoś zapyta, o panie, a czy to czasami nie rdzewieją te Mazdy? Bo ja tam słyszałem, że tego łocynka nie ma. No nie ma, ale to nie znaczy, że każdy egzemplarz musi rdzewieć. Pamiętajmy, że to są auta używane i może być tak, że rdzewieją egzemplarze, które są kiepsko naprawione albo przechowywane w bardzo złych warunkach, albo zaniedbane. Oczywiście warto przed zakupem obejrzeć auto pod tym kątem, czy gdzieś się nie pojawiają ogniska korozji, spojrzeć też na podwozie. Jeżeli nie, no to po zakupie takiego auta, jeżeli mamy jakiś zapas, no to konserwujemy to auto, zabezpieczamy przed korozją, no i się cieszymy fajnym samochodem. Taki fajny samochód właśnie mamy tutaj, czerwony, ta czerwień mnie rozwala, po prostu ta czerwień Mazdy. 25 tysięcy złotych, 152 tysiące kilometrów, niedużo. Trzeba było może dopytać dokładnie, co z tym przebiegiem. Wnętrze, na pewno przydałoby się tutaj troszeczkę posprzątać przed zdjęciami. Jak widać, autem jeździły dzieci w fotelikach. No, 25 tysięcy, mamy troszeczkę zapasu do tego maksymalnego budżetu. Na pewno zainwestowałbym tutaj w pranie tapicerki po takim zakupie, ale to i tak myślę, że warto.
A silnik to najpopularniejsza dwulitrowa benzyna o mocy 147 koni mechanicznych. Ogólnie wybór benzyny w Mazdzie 6 jest prosty, bo albo mamy 1.8, które będzie za słabe, ale być może jest ok dla Ciebie. Mamy 2.0 benzynę w odmianie z pośrednim wtryskiem lub bezpośrednim wtryskiem, no i 2.5. I teraz właśnie takie 2.5 zobaczymy. Dokładnie jest to benzyna 2.5 o mocy 170 koni mechanicznych, która zapewni rewelacyjne osiągi. Będzie się tym samochodem jeździć naprawdę dobrze, ale co najważniejsze, ten silnik jest też po prostu niezawodny. Egzemplarz podesłany przez naszego widza wygląda świetnie. Fajne zdjęcia, jest ich 38, zobaczymy tutaj najważniejsze szczegóły. No i w ogóle auto się prezentuje super. Jest poprawny numer VIN. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest bardzo dobrze. Mamy skórzaną tapicerkę, fotele z pamięcią, z podgrzewaniem, ksenony, czujnik martwego pola, nagłośnienie Bose. No, nic dodać, nic ująć. Opis typu dużo o sprzedającym. Na szczęście te informacje znalazły się później, a najważniejsze informacje są na górze. Według deklaracji serwisowany tylko i wyłącznie do samego końca w ASO Mazda. Szczerze mówiąc, sam bym chętnie się przejechał takim egzemplarzem. Teraz jeszcze opcja nieco mniej popularna, także proponowana przez Was, Chrysler 300C. Ten samochód jest ostentacyjny, wyróżniający się, widowiskowy, a ostatnio także bardzo popularny dzięki panu Tomaszowi H. Technicznie jest blisko spokrewniony z E-klasą, jednak nie jest tak bogato wyposażony, no i też mniej usterek mu się zdarza. No i najważniejsze, wybór silników tylko i wyłącznie V6 i V8, no i takie podejście to ja szanuję. Przed zakupem warto sprawdzić, czy nie ma jakichś wycieków z okolicy skrzyni biegów i w jakiej kondycji jest zawieszenie oraz układ kierowniczy. Najlepiej zrobić to na kanale, a potem jeszcze na jeździe próbnej. No takim rozsądnym wyborem byłby tutaj 3-litrowy diesel, ale myślę, że skoro już mamy do wyboru, to trzeba swoją uwagę zwrócić na 5.7 Hemi. Tak, udało mi się znaleźć samochód z silnikiem 5.7 Hemi w budżecie do 30 tysięcy złotych. No jesteśmy w górnej granicy. Mamy egzemplarz z 2006 roku, który ma 329 tysięcy km przebiegu. I uwaga, jest to 5.7 Hemi z LPG. Czemu nie? Amerykański rozmach z polską oszczędnością. Zdjęcia 12 sztuk, czyli nie aż tak dużo. Możemy zobaczyć, jak wygląda wnętrze. Czy to wnętrze wygląda tak widowiskowo jak ten samochód z zewnątrz? Ja uważam, że nie, że spodziewałbym się tutaj czegoś innego, ale z drugiej strony też nie ma co narzekać. Mamy jakieś drewniane wykończenie kierownicy, trochę srebrnych. Boję się o te srebrne elementy, wydaje mi się, że to będzie taki twardy plastik. Przeogromny grill z tym jakże fajnym oznaczeniem Hemi. Jeśli chodzi o sam egzemplarz, to mamy tutaj komplet informacji do sprawdzenia w Historia Pojazdu GOV. Wyposażenie jak na tą klasę to raczej nie rozkłada na łopatki, ale z drugiej strony ma to co potrzeba. Nawigację, ksenony, wielofunkcyjną kierownicę, klimatyzację, skórzaną tapicerkę. Według opisu auto służyło na dojazdy do pracy za granicą, więc sporo tych kilometrów zrobiło, ale za to było zadbane, regularnie serwisowane, no i istnieje sporo dokumentów potwierdzających właśnie te wszystkie naprawy i serwisy. Także na pewno ciekawa opcja dla kogoś, kto chciałby poczuć ten amerykański klimat. No i na koniec Opel Insignia, który był niesamowitym przeskokiem dla marki, bo zastąpił w gamie Vectre. Jest to pierwsza generacja o oznaczeniu A i w porównaniu do poprzednika zarówno projekt z zewnątrz, jak i wnętrze, jak i jakość wykonania, no wszystko było lepsze, co nie znaczy, że perfekcyjne i idealne, bo zarówno jeśli chodzi o jakość spasowania czy niektórych plastików, to czasami pozostawia do życzenia. Ten samochód ma bardzo wielu zwolenników w Polsce, jak zresztą wiele samochodów z segmentu D. Naprawdę nieźle się prowadzi, jednak praktyczność i przestronność to może nie jest jego taka domena. Wybór silników jest szeroki, oczywiście mają swoje bolączki, ale nie trzeba się przesadnie obawiać któregoś z nich. Najbezpieczniejsze będą benzyny 1.6 i 1.8, ale one będą zdecydowanie niedynamiczne, chyba że ci to nie przeszkadza. Najpopularniejsze jednak są diesle 2.0 CDTi. Silniki wysokoprężne pod względem takich najczęstszych problemów, czyli turbiny, wtrysków czy dwumasy, akurat wypadają nie najgorzej, ale trzeba tutaj uważać na przewód doprowadzający powietrze do turbiny, a także na uszczelkę smoka olejowego. Jak nie zadbamy o nią, to możemy nawet zajechać silnik. No i spójrzmy na egzemplarz, który ja znalazłem. Ma on jasną tapicerkę i prezentuje się to naprawdę fajnie. Przycisków na desce rozdzielczej Insignii jest cholernie dużo, ale da się to ogarnąć. Ten egzemplarz to 2009 rok, 149 tysięcy km przebiegu, bardzo mało, ale jest to salon Polska, więc powinno dać się to łatwo potwierdzić. Co prawda nie mamy kompletu informacji, mamy tylko numer VIN i numer rejestracyjny, ale myślę, że wystarczyłoby
przekręcić do sprzedającego i o to zapytać. Jest to drugi właściciel, który twierdzi, że auto jest bezwypadkowe i garażowane, no i w bardzo dobrym stanie. Do tego daje praktycznie nowe opony letnie. Wyposażenie także ok, mamy nawigację, ksenony, wielofunkcyjną kierownicę, czujniki parkowania. Co do samego ogłoszenia, trochę mało zdjęć i przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, aby pierwsze zdjęcie, które staje się też tak zwanym zdjęciem profilowym, nie było robione w pionie, bo wtedy to bardzo źle wygląda na liście ogłoszeń. Róbcie te wszystkie zdjęcia po prostu w poziomie. Zdjęć jest tylko 10. Co prawda pokazują może najważniejsze informacje, ale jednak przydałoby się jeszcze troszeczkę więcej. No i to już wszystko na dzisiaj. Więcej w rozsądnym czasie nie zmieszczę. No ale musicie przyznać, że sedanów w takim właśnie przedziale jest cała masa. Ja sam dorzuciłbym tutaj jeszcze Forda Mondeo, Volvo i to kilka opcji, Skodę Octavię, Passata. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeśli chcecie, to dopiszcie także w komentarzach, co wy byście dołożyli. I już jestem pewien, że jeśli tylko ten odcinek wam się spodoba, to powstanie druga część, bo jeszcze mamy naprawdę dużo do pokazania. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie, za spędzenie kolejnego wieczoru z nami. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę, a także napisać w komentarzu, jakie wy polecalibyście sedany w przedziale 20-30 tysięcy złotych. Zaglądajcie także na naszą kartę społeczności. Tam często z wami się komunikujemy i tam właśnie możecie podrzucać ogłoszenia do kolejnych odcinków. No i co? Do zobaczenia. Cześć!